launch Ghost Recon Wildlands, we released an action-packed open-world military shooter that can be played in solo and up to four-player co-op from beginning to end. We're completely blown away by your response. We are so grateful to our community that has grown to more than 15 million players. It's an honor. The stakes are high. Today, we're super excited to introduce a brand new Ghost Recon game to you. So let's get to it. Zupełnie nowa gra. Our story begins on a remote island in the middle of the Pacific Ocean, called Aroa. No tak trochę też dziwnie, bo to nie, ludzie nie byli jakoś super zachwyceni Ghost Recon Wildlands. Ale no dobra, no. This self-driving vehicle crossed the entire United States without a human touching the wheel. Myślicie, że Battle Royale? The computer was creative. It was... Ja bym był za. Every step of the way. Każdy Battle Royale przyjmuje. Genius. Jay Skell is planning to change the world. This is our... Czy zaraz okaże, że gra już jest gotowa i do pobrania, nie? Already saved countless US lives. From our new headquarters on Aurora Archipelago. Ja bym był zadowolony, bo patrzcie, jak fajnie rozwijają R6-kę, nie? Fortnite też przyjmuje z otwartymi ramionami, tylko nie gram z niego, nie? They will eliminate food shortages, heal the sick, and in time, erase poverty. Mr. Skell, critics claim that with new autonomous systems, we risk summoning the devil. What do you say to that? We combine AI and machinery to serve humanity peacefully. I am personally dedicated to... Scary. Machines that can act together and react faster than humans. They're cheaper and more efficient than any other measure. There's no doubt that swarm surveillance systems will reduce crime on our streets. Would Mr. Skell care to comment on the recent assassination of a political candidate by a lethal drone? Mr. Skell has no comment at this time. Ooh. No dobra, walka ze sztuczną inteligencją. Being developed and deployed without oversight or limitations. They are the next global threat. The UN must vote to enact sanctions. Kurde, Terminator. We must act now. We've lost contact with Aroa. No way to reach Jay Skell. Yes, sir, I understand the risk level. We're sending them in. Kurde, jeszcze Hitmana zatrudnili. Ghosts are elite spec ops soldiers, the best of the best. But just how far can you push the ghosts? How strong are they? How much can they take before they break? Śmieszny trochę facie. Trudno go traktować poważnie z tym językiem bez kitu. To withdraw. Recon to survive. It is the moment when a unit has lost its combat effectiveness. When it is no longer able to fight. The onset of this inability to carry out a mission constitutes a breakpoint. Co to, Frank Castle? Breakpoint. Dobra, pokażcie jakiś gameplay, bo. This is Ghost Recon Breakpoint. In the past, the ghosts had a plan. What if this time there was no briefing? What if this time the enemy expected them? Nie bardzo spoko, gościu, ale... ...beginning of Ghost Recon Breakpoint. Your call sign is Nomad, a ghost sent to Aurora. You have been sent there for what seems to be a usual mission. But this is far from what it's about. Ale całkiem jak z tego, z Wildlandsów, nie? Ale może RPG w otwartym świecie. Lądujecie sami. Coś a la Battle Royale, tylko że nie ma ludzi, tylko ten wymyślony. Fajnie by było, nie?
Więc myślę tak, że zrobią jakiś single player taki fajny w otwartym świecie, a na bonusikiem będzie Battle Royale, czy coś, nie? From this point on, all of your military survival skills will be put to the test. As you make your way through this mysterious island, you will discover the majesty. A czyli zrobili taką single playera zrobili. From snowy peaks to sandy beaches, podoba mi się. Podoba mi się ten pomysł. Even a volcano. But you're not on Aroa to sightsee. Nestled in a beautiful archipelago and driven by the singular vision of accomplished engineer Jace Skell, they develop AI and autonomous drones. Skell's mission is to make the world a better place. But the road to hell is paved with good intentions. In the wrong hands, Aroa could turn into the most dangerous place on Earth. And it does. On Aroa, you are no longer the hunter. You are the hunted. And even worse, the hunters are a unit of elite pickup soldiers gone rogue. They have the same training as you, the same experience. And they call themselves the Wolves. And they have taken over the island. The Wolves are the most formidable the ghosts have ever had to face. Not only have they taken over Aroa, they've also reprogrammed Skell's drones to become powerful killing machines. You're lost behind enemy lines. And your enemy is powerful and merciless. So, ghosts, can you survive your breakpoint? Kurde, jakie efekty, damn. Teraz, kurde, zupełnie inaczej to dla mnie brzmi. Breakpoint, damn it. Predator jeszcze, kurde, do tego wszystkiego. Bitrate tu będzie cierpiał na pewno. Ciekawa perspektywa, nie? Ja pierdzielę, ale walą w typa. Fajnie to wygląda, bo to jest na pewno na silniku, na tym samym silniku co Wild Dance, ale... Mam nadzieję, że nie będzie tu koopa, szczerze mówiąc. Mam nadzieję, że to będzie właśnie taki single player z fabułą ciekawą. Przeszkadza wam perspektywa, naprawdę? Ja podejrzewam, że będzie można się przełączyć spokojnie na taką, jaka wam będzie pasować, ale mi się podoba to. Pierdziele, gościu, połóż się w paprotkach i leż, bo to się dobrze nie skończy. Nieźle naszprycował. Nie wiem, czemu nie przeszkadza mi ta perspektywa. To jest tak, jakbyście mieli broń. Też zajmuje tyle ekranu mniej więcej za postać tutaj. Jestem ciekaw, do jakiego stopnia to będzie fabularne, bo to podoba mi się, to znaczy wiecie co, to jest tak, no trudno powiedzieć, czy mi się podoba, czy nie, bo to możemy się sprzeczać tam o kamerę, ale to w ogóle mi nie przeszkadza. Natomiast wszystko zależy od tego, jak ta historia będzie opowiadana, o czym ona będzie właściwie, nie?
Jak to będzie, jak to będą te, jak to będą, jak to będzie kooperacja, jakieś odbijanie placówek co chwila, to nie, ale... Jakieś gostki ci ścigają, nawet ich nie widzisz. No, myślę, że Ubisoft trochę zasłużył sobie na nasze zaufanie. Ostatnio, nie ma co ten... A, czyli jednak kooperacja. Pierdziele. Good cover. Bravo team will set a diversion at the gate. Me and 1-1 will infill the camp through the rear. No. Ale podejrzewam, że tym razem zrobią to tak. No nie wiem, no to już mi się gorzej podoba. Już mi się mniej podoba, bo ja lubię jednak, znaczy, żeby wszystko było jasne, lubię kooperację, nie? Pewnie sobie z chłopakami w ekipie pogramy i będzie super i może się będzie nawet fajnie oglądało państwu. Natomiast ja, dla mnie to solo gierki są dużo ważniejsze, nie? Push up. Tak, no wiem, że mówili, że można grać solo. Wiem, ale to jest jak gra jest skonstruowana, bo zobacz, jak to fabularnie jest, nie? Gdzieś tam, chociaż to może pewnie rozmowy w teamie. No, bo jak ty sobie to wyobrażasz, nie? Że gramy w kooperacji, jak gościu ucieka przez 5 minut i mu ty powiem, czekają przy samochodzie na niego w ogóle? Nic nie pomagają? No, ale oczywiście mam nadzieję, że to w solo będzie też fajne do przejścia. Bo Ghost Recon Wildlands solo nie był fajny. Jak zrobili ten update do gry solo, to odpaliłem nawet z taką nadzieją, o kurde, teraz to pogram, ale też mnie szybko znudziło. W Wildlandsie było tak, że się grało solo i pozostali kompanii byli AI. Ale potem wprowadzili mod, że grasz sam po prostu i nie ma tych sterowanych przez sztuczną inteligencję. I to mi dużo bardziej pasowało. Ja lubię takie samotne. No nie mówię, że gra będzie słaba czy coś, no po prostu mówię, że moje oczekiwania są inne. Nie wobec Ghost Recon Wildlands, ale w ogóle wobec gier. Więc to jest projekt, którym na pewno się zainteresuję, ale to nie jest takie, że... Że nie mogę się doczekać już czy coś, nie? W odróżnieniu od Division, to tutaj się zabija przeciwników szybko, nie? No, to ten klimat samotnej podróży to jest dla mnie super ważny w grach. Właśnie nie tyle super ważne, ale to są wtedy gry dla mnie bardziej, nie? Ale zawsze te gameplaye takie są w ogóle jak... Ubisoft to się specjalizuje w takich gameplayach kooperacyjnych. Że nie jesteś pewny, czy to są, kurde...
czy to są gracze, czy to jakiś filmik, nie? Ghost lead, we're set. W Red Dead Redemption 2 było sporo podróży, jednak jakoś ci nie pasowało. Kuźwa mać, naprawdę? Z historii o tym, że lubię samotną podróż, to ty żeś zapamiętał wyraz podróż? No i proszę cię, no nie rozbrajaj mnie. Podróż to się tak, wiesz... Ma wiele znaczeń, no. Moje życie to też podróż. Jakbym tak powiedział, moje życie to też podróż, uwielbiam takie podróże, to byś powiedział, a w Red Dead Redemption ci się podróż nie podobała. To co innego, nie? No pewnie będzie fajny jako operacyjny, jak ktoś się dobrze bawił tutaj w jedynce, to Iru się będzie dobrze bawił. What the fuck is that? No trochę na streamie się trochę traci bitrate'u i to jakość jest taka, ale to na pewno będzie świetnie wyglądała ta giera. To jest na pewno ten sam silnik, ale... ale chyba jest dużo lepszej jakości jednak. Ale to jest tak, no, na podstawie gameplayu nie ocenisz, trzeba by samemu pograć. Nie no, fajnie, fajnie, że robią. Ale muszę przyznać, że na początku miałem takie... o kurde, ale fajnie, będzie jakiś ten... W otwartym świecie taki survival, na poważnie zrobiony. I muszę powiedzieć, że wasze przypuszczenia na temat trybu Battle Royale bardzo pasują tutaj do tego. Że no... W takim miejscu to można zrobić Battle Royale ciekawy. O, ładnie ten, ładnie wyglądają te akcje. Jak oceniam fabułę z jedynki? W ogóle nie oceniam. Szybko się znudziłem jedynką. Fajne, że można przenosić sojusznika i dopiero go leczyć w bezpiecznym miejscu. Powiem wam, że jakby oglądam to w ramach tej kampanii. Natomiast już widzę tu Battle Royale'a takiego fajnego, nie? Czteroosobowego, taktycznego. Może jeżeli faktycznie będzie tutaj tryb Battle Royale, to on się tak będzie różnił od pozostałych Battle Royali, tak jak R6 się różni od pozostałych shooterów, nie? Ale no, nawet jeżeli zrobią Royala, to zrobią go jako taki dodatkowy tryb, nie? A tutaj robią to samo, co w Ghost Recon Wildlands. Mówię, że chciałbym takiego Battle Royala, który byłby dużo bardziej taktyczny niż inne. Bo jednak w tych grach, takich Apex, czy no chodzi o szybkość, nie?
że im bardziej jesteś agresywny, tym lepsze efekty to przynosi. Everything you saw in this walkthrough was made possible thanks to one thing: experience. 7 years ago, we started Wildlands with a team of 30. We now have more than 1,000 developers focused on Ghost Recon. In the past 2 years alone, we've released 19 title updates. Breakpoint is bigger and better than anything we've done before. This new game puts you in the boots of an elite special operations soldier. And on Aroa, you'll need every bit of your training and experience to survive. The terrain has a real impact on your gameplay. It can be your enemy or your ally. You'll have to cross bodies of water and climb. Slopes will make you slide and tumble. But you'll have the agility and new skills. With the prone camo feature, you can truly blend into your environment, using your surroundings to escape or surprise your enemies. To wszystko fajnie wygląda, bo tylko do jakiego stopnia to będzie do wykorzystania, nie? Bo potem przychodzi co do czego, to biegasz i strzelasz i tyle. No, nawet na najwyższym poziomie trudności Ghost Recon Wildlands to po prostu było chodzenie i strzelanie. You will also be able to heal yourself, either on the spot or in the brand new bivouac. The bivouac feature will allow players to rest and refit in the wilderness with their squad and do what real special operations soldiers do. You'll have a wide variety of tools at your disposal. You'll be able to cut through fences, unlock a drone that will allow you to slingshot. Jakoś mnie nie kręcą kooperacje ostatnio tak za bardzo, nie wiem. No właśnie, zwłaszcza w takich grach, tak, chociaż cholera, nie. Nie wiem, czego ja bym chciał. Ja bym chciał singla, o tak. Chciałbym singla takiego pełnowymiarowego, kurde, z mega historią, ze zwrotami akcji, z zaskoczeniem, z otwartym światem, z niespodziankami, z postaciami niezależnymi, które warto zapamiętać. Tego bym chciał. The thinking behind many of these gameplay mechanics came from you, our community. Let's hear about how Ghost Recon Breakpoint has been. No ja chcę takiego Assassin's Creed Ghost Recon, nie? Ghost Recon Odyssey. First, Ghost Recon Breakpoint will feature a new main story with hundreds of cutscenes, dialogue choices, and more characters for you to discover. The variety of enemies you'll face will keep things interesting, to say the least. There are many enemy archetypes with different abilities and weapons, and they're dangerous. Like this armored behemoth that'll take strength and precision to take down. Enemy behavior has also evolved. If you get spotted, or if they become... Co, nigdy nie powstanie współczesny asasyn? Może. No jeszcze liczę, że tak za 40 lat przeżyję, więc chyba jest duża ten... Dużo jest możliwości. And to take them on. You'll now have fan favorites and all new weapons at your disposal. The gunsmith will give you access to... No, nie mam takiego poczucia, że to jakaś rewelacja jest, ale na pewno będę czekał i testował. And yes, this does include bloused boots. You'll be able to explore Aroa on road and off, by air and by sea. And there'll be more military vehicles to traverse this new world. Want to go fast? Take a Falcon. Want to plow through the jungle? Max 20 jeszcze pożyjesz. Want to fight the wolves? Try a locust. Of course, Ghost Recon. Ale co to będzie za życie? And up to 4-player co-op. And we are happy to announce that PvP will be available at launch for all players. But that's not all. You'll keep the same character throughout your whole experience in Breakpoint. This means you keep the same customization, the same skills, the same weapons, the same progression across the entire game. And this is just the beginning. Every 4 months after launch, we'll release a new major expansion episode to the game. It'll include the very first raid in a Ghost Recon game. Jak co mnie tak obrażacie na tym czacie? Co to za ziomki tu przylazły tu? No, dobra, 20 lat to i tak za dużo, nie?
Jakby, kurde, jak sobie myślę, jakbym tak... Oh. Nie możecie mnie traktować jak... Wiecie... Nie będę obrażał waszych starych, bo to... Sam fakt, że jesteście ich dziećmi, już jest dla nich wystarczająco przykry. To dla nich pewnie 20 lat życia to i za dużo. Muszą, kurde, przez 20 lat patrzeć, co wychowali za debili. Nie do wiary. Obrażają starszego człowieka na streamie, bo nie mają życia. Nie do wiary. Into the making of this game. But we could not have done it without you, our community. And so it is our pleasure to present to you our world premiere. Our announced trailer for Ghost Recon Breakpoint. O, jeszcze jakiś trailer będzie. Myślałem, że już najlepsze pokazali. Ciekawe, czy zapowiedzą na końcu tego Battle Royale'a? Jak powiedzą, i na końcu mały bonusik, to tylko dla chętnych, będzie można też pograć za darmo w Battle Royale'a. I muzyczka jest, smutna muzyczka, MP3. I am a ghost, an elite soldier. Trained to strike my enemies before they know I exist. Death stalks me, but I survive. Overcoming any obstacle. Serio, to jest naprawdę trailer jest robiony jak do jakiegoś takiego RPG-a w otwartym świecie. Survival. Never surrender him. And with my brothers and sisters at my side, there is no fight we fear. Ciekawe, czy jazda samochodem będzie taka fajna, bo tam... Bo w jedynce to była taka sztuczna strasznie. Kurde, Batman przyjechał, ja pierdzielę. Bez kitu? Dwa Batmany. Kurde, to on jest tym złym. A to dobry zwrot akcji. To mi się podoba. No ładnie go ten... Ładnie to rozegrali.